Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Czarni od Kuchni. Dzisiaj jest ze mną Patryk, nasz etatowy pomocnik, szef kuchni. Cóż, dzisiaj przyrządzimy prawdziwą włoską carbonarę. Tak jest. Myślę, że będziemy zaczynać. Z jakich produktów będziemy korzystać? Będzie potrzebny nam oczywiście boczek. Mamy już tutaj ugotowany makaron. Troszeczkę wina, ser, oczywiście jajka i sól, pieprz do doprawienia. Także zaczynamy od pokrojenia boczku. Ale ćwiczyłeś w domu, co? Ćwiczyłem normalnie. Powiedz mi, jak będzie po prostu za dobrze, no. Kurczę, coś mi się ręce trzęsą, ale nie wiem od czego. Ale bym obcył, nie? Dobrze. Boczek mamy pokrojony. Mamy tutaj. No. Czy to znaczy, że dobrze rozgrzana patelnia. To działa. I co? Już sobie tą plastikową do sobie będzie wygodnie. No? Tą plastikową sobie przemieszamy. Czas w kuchni gra rolę, więc w międzyczasie no musimy tak. coś robić, nie? Możesz sobie tak nożem. Tak będzie lepiej. No. I teraz wbijamy do środka 3 całe jajka i 3 żółtka. Czyli to żółtko, znaczy białko mam na co zostawić? No, czyli wiesz co, no bo tak, jest żółtko nam potrzebne, białko tak. Nie, tak? Tak, żeby... Białko tu i no. Zostawię żółtko. I tu wrzuć sobie no żółtko, tak, no? Tak, tak. To nam tu może mamy po 4 jajka, bo jest tak sporo tego makaronu mamy, nie? No to możemy wrzucić 4, no. Nie? Dobra, tu mamy... Czyli co, czyli podsumowując, mamy 4 jajka całe, 4 żółtka, tak. Nie? Tak. No, mamy dużo makaronu, dużo głodnych mężczyzn. Makaron jaki? Spaghetti, tak? Makaron spaghetti, oczywiście ugotowany al dente. Al dente. Podobno jak jest al dente, to wcale nie tuczy. No bo właśnie jadłem tyle makaronu i jaj grubo do włocha. To jest dobre pytanie, no nie widziałem. Mówią właśnie, że al dente, że jak jest al dente, to tak nie pęcznieje w żołądku i tak nie szkodzi, nie? Teraz tak, do naszych jajek wrzucamy szczyptę soli. Szczyptę pieprzu. I... Boczek poskakuje do góry, to chyba czas na wino. Proszę bardzo. Tutaj do naszego sosu musimy wytrzeć trochę sera. Zostawimy wina na później. Niestety mam jeszcze dzisiaj trening, także... Ja nie mam. Chyba, że spotkamy się wieczorem. Myślę, że tego sera już nam tutaj wystarczy. A! No, elegancko winko wyparowało. Dobrze. Zniesiemy temperaturę. Do tego... Sam gotujesz w domu? Tak, do tego dolewamy jeszcze wody z makaronu. Mieszamy. O. I nasz sos jest gotowy. Wrzucimy ten makaron. Myślę, że wszystko wrzucimy, prawda? Tak, śmiało. Na pewno znajdziemy chętnie na taki dobry makaron. Może ja tutaj się... Wiesz co, tym sobie proponuję, żebyś sobie pomieszał. Dobra. Jeszcze w stanie, będzie ci wygodniej. Zwiększyłem ci temperaturę, także... Będzie ok, podleję trochę winka. Ono zagrzeje trochę makaron i wyparuje. Pachnie fenomenalnie. Pachnie bardzo ładnie. I co? Dajemy jajka? Myślę, że możemy zmniejszyć ogień i podlejemy sobie sosik. Mieszamy jeszcze trochę. I powolutku tutaj podlewamy. Teraz tak mógłbym Cię prosić o przemieszanie tego lekkie. Byłoby super. Mhm.
No, makaron taki właśnie carbonara bez żadnej śmietany, prawda? Oczywiście, to musimy wspomnieć, zaznaczyć. Nie ma profanacji na carbonarze. Jajko nam się powoli ścina. No i co, w tym etapie musimy uważać, żeby delikatnie ściąć, żeby to było tak, inne. Dlatego koniecznie musimy zmniejszyć ogień. Żeby nam się nie zrobiła jajecznica. No. Ładnie to. Mamy. No to jedziemy. Jeszcze zostanie chyba na kilka. Myślę, że tak. Kilka głodomorów przyjdzie teraz to. I co, dużo parmegianu. Dużo, tak. Żeby nam się tutaj ładnie na makaronie roztopiło. Także nasza carbonara jest gotowa. Myślę, że nie pozostało nam nic innego jak powąchać oczywiście. Już nie mogę doczekać. I spróbować. Pachnie ekstra. Parmezan. Super. No brawo. Nie chciałbym się chwalić, ale robiłem sam carbonarę, to nie była taka dobra. No właśnie każdy mówi jak Karol. Ty powiesz co, magiczne miejsce to Karol, bo to wszystko jak się gotuje, zawsze wszystko świetnie smakuje, no. Znaczy... Albo w takim dobrym towarzystwie. No właśnie, że to o to chodzi. Jesteśmy już po degustacji. Jest bardzo pyszne. Dziękuję Patrykowi za pomoc. Bez niego myślę, że nie byłoby to takie dobre. I dziękujemy wszystkim za oglądanie i życzymy smacznego. Zapraszamy, dzięki.